20. kolejka A-klasy sezonu 2022-2023 na Dino Arenie w Mokrzeszowie Zieloni podejmowali Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście: Czarni Wałbrzych w stojach zielono-czarnych. Gospodarze: Zieloni Mokrzeszów w stoje czerwone. Sędzią głównym tego starcia był pan Tomasz Biel. Przed tym meczem zespół gości Czarni Wałbrzych zajmował 9. miejsce w tabeli, 21 punktów na koncie. Gospodarze: Zieloni Mokrzeszów, trzecia pozycja w tabeli, 39 oczek w dorobku. Tak więc spora różnica w tabeli, jeżeli chodzi o punkty, pomiędzy zielonymi a czarnymi. Jesienią na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego Czarni przegrali z Zielonymi 1-2. Było to bardzo ciekawe i emocjonujące starcie. Dopiero w doliczonym czasie gry Zieloni zapewnili sobie zwycięstwo. A jak było tym razem, przekonamy się już za chwilę. I rozpoczynamy pierwszą połowę meczu Zieloni Mokrzeszów - Czarni Wałbrzych. Jedenasta minuta meczu, pierwsza sytuacja dla Zielonych, dośrodkowanie w pole karne. Piotr Korga zgrywa głową, Błażej Gromniak, grający trener Zielonych, a jednocześnie najlepszy strzelec, zdobywa swoją kolejną bramkę w tym sezonie i Zieloni prowadzą 1-0. Dawać, panie, dawać! I już dwie minuty później, kolejna sytuacja dla Zielonych, ponownie piłka w polu karnym czarnych, jeszcze raz Błażej Gromniak, 2-0 dla Zielonych. A to już próba odpowiedzi w wykonaniu czarnych. Alan Sowik zagrywa głową i piłka trafia do Grzegorza Kiercza, próbuje przedrzeć się w pole karne, ale dobrze interweniuje Hubert Brudniak. Rzut wolny dla czarnych, Maciej Wojtko posyła piłkę na połowę zielonych, jednak ta dość szybko wraca na połowę czarnych, Błażej Gromniak do Piotra Korgi i wychodzi Bartłomiej Rudnicki. I tym razem sytuacja dla czarnych. Wojciech Korulczyk do Grzegorza Kiercza. Grzegorz Kiercz. Dośrodkowanie Kamil Szarek. I nie ma bramki. W pierwszej połowie wymiana ciosów po sytuacji dla czarnych. Tym razem okazja dla zielonych. Jest na lewym skrzydle Piotr Nowowiejski. Zagrywa do Błażeja Gromniaka. Uderzenie i odbija piłkę Bartłomiej Rudnicki. Rzut nożny dla zielonych. Dośrodkowanie Błażej Gromniak i poprzeczka ratuje gości. Alan Sowik podaje do Kamila Szarka. Ostry kąt, broni Hubert Brudniak. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o emocje w pierwszej połowie meczu Zieloni Mokrzeszów - Czarni Wałbrzych. Błyskawiczny początek gospodarzy, którzy jeszcze przed upływem pierwszych 15 minut prowadzili 2-0. Później gra trochę się wyrównała, ale mimo wszystko to gospodarze są w lepszej sytuacji. Do przerwy 2-0 dla zielonych i czarni będą mieli na pewno dużo problemów, żeby odwrócić przebieg tego meczu. I to już fragmenty drugiej części spotkania Zieloni Mokrzeszów - Czarni Wałbrzych. Pierwsza sytuacja po przerwie dla zielonych. Jest Jefren Werheles.
Przedziela się środkiem zawodnik zielonych. Dośrodkowanie w pole karne. Zamyka akcję na długim słupku Błażej Gromniak. Podanie do Piotra Korgi i ten skutecznym strzałem podwyższa na 3-0. 49. minuta meczu. Ale Czarni nie poddawali się. Kamil Szarek do Bartłomieja Kulika i świetnie broni Hubert Brudniak. A to już w ataku zieloni. Jest na prawym skrzydle Jefchen Werheles. Jest już w polu karnym. Faulowany zdaniem sędziego przez Patryka Dajerlinga i jest rzut karny. Egzekutorem jedenastki oczywiście Błażej Gromniak. I napastnik zielony kompletuje hat-tricka. 55. minuta meczu. Zieloni czarni 4-0. I akcja przenosi się na drugą stronę boiska. Alan Sowik zagrywa do Grzegorza Kiercza. Ten do Kamila Szarka. Kamil Szarek. Do Sebastiana Przeborowskiego. Dośrodkowanie. Bartłomiej Kulik. Niecelnie. A to już kolejna sytuacja dla zielonych. Na lewym skrzydle Paweł Kozioł. Do Błażeja Gromniaka. Błażej Gromniak i jest Jefchen Werhelec. Świetna sytuacja. I skuteczne wykończenie zawodnika gospodarzy. Zieloni czarni 5-0. 66. minuta meczu. Rzut rożny dla czarnych. Zagranie piłki ręką. I mamy rzut karny. Przed szansą Sebastian Przeborowski. Broni Hubert Brudniak. Ale sędzia nakazuje powtórzenie jedenastki. Tym razem do piłki podchodzi Bartłomiej Kulik. Pewny strzał w środek bramki. 77. minuta meczu. Zieloni czarni 5-1. I już 5 minut później ponownie w ataku zieloni Błażej Gromniak. Zagrywa do Szymona Kawińskiego. Ten do Jefchena Werhelesa. Jefchen Werheles. 6-1. 82. minuta meczu. I już 2 minuty później kolejny raz próbują podwyższyć prowadzenie zawodnicy zielonych. Błażej Gromniak. Jest Szymon Kawiński. Dośrodkowanie. Zamyka akcję Paweł Kozioł. 84. minuta meczu. 7-1. Rzut od bramki, Bartłomiej Rudnicki. Piłka jednak dość szybko wraca na połowę czarnych. Błażej Gromniak. Dośrodkowanie. Strzał głową, piłka minimalnie obok prawego słupka. Doliczony czas gry, ostatnie próby ataków w wykonaniu zielonych. Ale nie przynoszą już one rezultatu. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu gospodarzy aż 7-1. Gratulujemy zielonym. Czarnym dziękujemy za walkę. A my mamy nadzieję, że w kolejnych meczach Wałbrzyszanie zaprezentują się już dużo lepiej. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.